syneczku. Wcześniej ci tego nie mówiłem, ale to wszystko, co widać dookoła, jest teraz nasze. Ło, tato! Doktor! Urosłeś nieco. Wyłysiałeś. Powinieneś to wiedzieć. Łoch, tato! Dzięki ostatnim przemianom społeczno-politycznym jesteśmy znowu w Europie. Łoch, tato! Ale dlaczego znowu pod mostem? A, posłuchaj tylko. Tam u góry jadą samochody wyładowane wszelakim towarem. A ten stukot kopyt? To co? A, to jedzie Caritas. Zaraz będziemy jedli zupkę. Tato! Jakieś czerwone Ferrari przejechało. Tak, tak. To jechał biedny poseł Kalisz. Tato! A słyszysz ten krok? Jakiegoś zbłąkanego człowieka? To nie jest krok zbłąkanego człowieka, tylko radosny marsz naszego pana prezydenta. A jak on się nazywa? No, złośliwi mówią, że Komoruski. A czemu on kuleje? Nie kuleje. Tylko idzie jedną nogą. A ten miękki dźwięk po środku, to co? A to nic. Podpiera się Donaldem Tuskiem. A gdzie on ma drugą nogę? O, drugą nogą idzie teraz przeuroczy, przewspaniały. Przecudowny potworek kaczorek. Tato, to czuję, że jesteśmy teraz naprawdę bogaci. No tak, synaczku. Teraz jesteśmy naprawdę bogaci. Popatrz tylko. Góry mamy, lasy mamy. Pol mamy. A mama mówiła, że gówno mamy. Nie wyrażaj się. Europę mamy. Tato, to teraz czuję się naprawdę szczęśliwy. No tak. Wywalczyłem to dla ciebie razem z twoją mamusią. Tato, a mówiłeś, że mamusia to nie zła męta. No wiesz, nie zawsze była podobna do Beaty Kempy. Tato, a jak poznałeś mamusię? Ja poznałem. To było podczas obrad okrągłego stołu. Ja stałem na wartowni, a ona prowadziła niejakiego Wolka Kwaśniewskiego. No i od razu doszło do, że się tak wyrażę, pojednania. A broniła się? Zaciekle. No, jakieś 2 minuty. O matko! Ale najgorsze, syneczku, przyszło potem. I co, zamknęli ci bimbrownię?
gorzej. Rąbnęli ci rower. Jeszcze gorzej. Wałęsa znowu przez płot przeskoczył. Jeszcze gorzej. No to tato, co się stało? Jakby ci tu powiedzieć. No, ty się urodziłeś. Jednego tylko nie mogę pojąć, dlaczego mamusia dała ci na imię Aleksander Wissarionowicz Demokracja. Tato, a co to jest ta demokracja? Bo się w szkole dzieci ze mnie śmieją. Demokracja, syneczku, ta polska demokracja, to jest takie skrzyżowanie małpy z osłem. A, to dlatego ja nazywam się demokracja. Ej, syneczku, syneczku. Ty masz tylko na imię demokracja. Tak naprawdę to ty jesteś konsensus. Konsensus? A co to jest ten konsensus? A to jak w polityce. Wynik pieprzenia bez sensu.